Kwiatku, światło zbudź, okaż mocy dar, odwróć czasu bieg i wróć mi dawny skarb. Ulecz każdą z ran, odmień losu plan, co stracone znajdź i wróć mi dawny skarb, mój dawny skarb. Wciąż wyglądam jak moja siostra. Nienawidzę jej tak bardzo. Muszę uzbierać sobie na operację plastyczną. Tylko skąd? Mówiłam ci, żebyś się z nim nie zadawał. Ale ty nie rozumiesz, mamo. On jest zupełnie inny niż jak go poznałem. Jakby coś go opętało. A! I właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Zawsze na początku jest dobrze, a potem jest dramat. Mamo, proszę, nie mów tak. Dziecko, ty masz depresję. Nie chcesz, żebyś był w takim stanie. Przygotuję ci coś do jedzenia, dobra? No, i ci mówię, pojebana była ta Majka. Ona tylko fajka i fajka, a Borkówka razem z nią. A ja jebałam tu za trzy. No, ale mi się lepiej pracuje z tobą i z Jolą, nie z tymi pizdami. Mimo, że to koleżanki, ale koleżan... O kurwa, kobra idzie. No siema kurwa, a co tu taki syf? Jola! Ha ha, czego? A co tu taki syf jak w murzyńskiej chacie? A syf? Jaki syf? A co ja? Sprzątaczka na maszynie pracuje. No żeż kurwa. Tak to być nie będzie. Ja idę do grubej. Hej. O, hej, a co ty tutaj robisz? Wpadłem tak niezapowiedzianie, żeby spędzić z tobą czas. Wszystko okej? A... James, nie powinieneś tutaj teraz być. Ale dlaczego? Myślałem, że chcesz się lepiej poznać. Kochanie! Obiad już podany. Czekaj, czy ja dobrze rozumiem? To jest rozmowa na inne spotkanie, James. Ach. Pogadamy o tym kiedy indziej, dobra? Proszę, nie gniewaj się na mnie. Idź do domu. Jeśli będę mieć dzisiaj chwilę, to zadzwonię do ciebie. Julia, krocz za mną. Hekatę pokażę ci. Kamień, dzięki któremu stworzysz tak potężną różdżkę, że będziesz w stanie rozwiązać problem licza. Krocz za mną. Wszystko ma się odbyć przez in vitro. To dlatego, że Beata jest bezpłodna, a bardzo chcielibyśmy dziecko. Ależ nie ma sprawy, drogi Henryku. Jeżeli dacie mi odpowiednią sumę, pójdę na to.
W przeciwieństwie do Beaty, ja wciąż mogę. Jesteś właścicielem miasta. Beata jest tylko burmistrzem. Przecież możesz to zatrzymać. Przecież wcale nie muszę wyjeżdżać. Przykro mi, Alexis, ale taką decyzję podjęła Beata. Właściwie wspólnie podjęliśmy. A co z naszą miłością? Jaką miłością? Sypialiśmy tylko ze sobą. To znaczy, że nigdy mnie nie kochałeś? Alexis, przecież ty jesteś o wiele lat ode mnie starsza. W Stanach Zjednoczonych ułożysz swoje życie. Po co ci to paprociówko? Bardzo dobrze wiesz, że tutaj nie pasujesz. Ale ja się tu wychowałam, tu jest mój dom, tu jest moja rodzina. Taka rodzina, która by cię sprzedała. Postawmy sprawę jasno. Ani ty tutaj nie pasujesz, ani nikt cię tu nie chce. Ty mnie tu nie chcesz? Przykro mi, Alexis, ale musisz wyjechać. Musisz uważać z używaniem tego kwiatu, Alexis. Kwiat zniszczenia daje odwrotny efekt niż kwiat uzdrowienia. Uważaj, nie używaj go, jeżeli nie musisz. Jason, co ty robisz? Nie chcę, ale muszę cię zabić. Jason! Nie mogę oddychać. Nie mogę. Nie mogę tego zrobić. Jesteś moim bratem. Nic mi nie zrobiłeś. Mam dla ciebie dobre wiadomości, moje kochanie. Jakie kurwa? Znalazłam zajebistego kurwa prawnika, który znalazł lukę w prawie. I znalazł też pewne rzeczy dotyczące Jaćki Browarskiej. Dzięki temu, kochanie, wyciągnę cię z więzienia. O Boże, Lajma! Ty normalnie jesteś moim życiem. I nie zapominaj o tym. Jessica kazała mi cię zabić. Kazała mi cię skrzywdzić. Obiecując mi, że uwolni mnie od Karola. Ale ja nie mogę tego zrobić. Dobra, a co z tym twoim dziwnym zachowaniem? Zmiana stylu i w ogóle. Sam nie wiem. Pewnego wieczoru, gdy wróciłem ze szpitala, poszedłem do laboratorium naszej mamy. I tam była taka laleczka. Lalka wudu. Lalka wudu? Tak, i chwyciłem ją w ręce i dziwne myśli zaczęły krążyć po mojej głowie. Kazały mi robić różne rzeczy, do których sam nigdy bym się nie posunął. Zmienić styl, zemścić się na Jacku. To jest dziwne. Jason. Nie możesz nigdy więcej dotykać tej lalki. Nie wiadomo, jakie moce są z nią powiązane. Pamiętam, że gdy złapałem ją kiedyś w ręce, kazała mi zemścić się na Aleksie. Więc rozumiem, co się z tobą stało, bo miałem dokładnie takie same zaćmienie. To tak jakbyś nie kontrolował własnych myśli, a twoje myśli, te złe, ogarniały cię i władały tobą. Musimy powiedzieć mamie o tej lalce wudu. To jest niebezpieczne narzędzie w naszym domu. Myślę, że masz zupełną rację. Taka rzecz nie może znajdować się w naszym domu. Prędzej czy później ktoś zrobi komuś krzywdę przez to. Ale dziecko, przecież oni się kochają. O nie, moja droga. Twój syn notorycznie rani mojego i ja nie będę tego tolerowała. Masz zrobić wszystko, żeby oni się ze sobą nie spotykali. A
Ale dziecko, ja nie mogę stać na drodze miłości. Miłości? Żałosne jest to, co ty mówisz. Twój syn chce tylko pieniędzy od mojego. Przecież to bzdura. Oni się poznali, zanim w ogóle się okazało, że Dominik to jest twój syn. Sobiesława, postawię sprawę jasno. Albo będziesz pilnowała, żeby oni się ze sobą nie spotykali, albo wyciągnę konsekwencje i stracisz swoją posadę raz na zawsze. Sonia, a ty dokąd pędzisz? Jakbyś chciała wiedzieć, rezygnuję ze studiów. Ale jak to rezygnujesz ze studiów? Przecież dopiero co wyszłaś z psychiatryka, masz szansę odbudować swoje życie, no i te twoje narkotykowe deale z tym twoim braciszkiem Matisem i z moją kochaną siostrą Jessiką. Dość już mam tego. Nie muszę ci się tłumaczyć. To ty zawsze jesteś powodem wszystkiego złego, co przytrafia się tobie i twoim znajomym. Tak? A ty wiesz co? Ty jesteś powodem wszystkiego złego, co przytrafia się w ogóle w tym mieście. Nie zapominaj, jaką szmatą byłaś, kiedy posiadałaś różdżkę dobrej wróżki. Gdybym nie miała powodów, to bym się nie mściła. Zresztą tak samo jak Jessica i wszyscy inni. Zabrałaś mi Aleksa? Dobra, wygrałaś sobie tą bitwę. Nie potrzebuję więcej się w to bawić. Wyprowadzam się do mojej siostry, daleko, daleko stąd. Ale pewnego dnia wrócę, obiecuję ci. Chwila. Niby jaki powód do zemsty ma Jessica, co? I niby jak ja jestem z tym powiązana. Zakopaliśmy jej ciało i to wszystko. I tak się odrodziła na nowo. Jeszcze stała się liczem i co? Jaka ty jesteś żałosna. Wiesz co? Ty jesteś po prostu idealna w niszczeniu czyjejś miłości, Mariola. Zniszczyłaś mnie i Aleksa. Trudno. Ale także zabrałaś prawdziwą miłość twojej siostry. Mimo, że Lemi był jaki był, ale go zabiłaś. To nie ma żadnego znaczenia, bo on i tak żyje. Oczywiście, ale nie pomyślałaś o tym, że spowodowałaś naprawdę duże szkody, kiedy on został zamordowany? Niby jakie szkody? W psychice mojej siostry? Największej egoistki na świecie? Wiesz co? Nawet egoiści mają uczucia. Sama bardzo dobrze powinnaś o tym wiedzieć. Co masz na myśli? Mariola, przez ciebie twoja siostra straciła dziecko.